Dobry wieczór, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na naszym webinarze na temat zastosowania suplementacji i ekstraktów ziołowych po to, żebyśmy byli zdrowsi. Dzisiejszy temat, jak usprawnić działanie wątroby. Dla tych z Państwa, z którymi mam przyjemność spotkać się pierwszy raz, jestem lekarzem medycyny, dietetykiem i specjalistą dietetyki klinicznej oraz dyplomowanym zielarzem, fitoterapeutą. Nazywam się Janusz Wietycha i mam przyjemność prowadzić dla Państwa ten webinar. Przyznaję, że jestem również twórcą zasad medycyny fundamentalnej, co bardzo pomaga mi w mojej pracy, gdzie łączę podstawowe zasady medycyny klasycznej z dietetyką i fitoterapią. A porozmawiamy sobie dzisiaj o wątrobie, w związku z tym, Szanowni Państwo, będzie dość dużo dzisiaj nie tylko o roli wątroby, ale o tym, co ją potrafi uszkodzić. A zatem będziemy dość dużo mówili o truciznach, które potrafią niszczyć ten narząd. Trucizny, które nas ludzi zabijają, według statystyk, które są w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi, to jest praca, która ma już swoje lata z 1991 roku, ale muszę Państwu powiedzieć, że te dane się wcale niewiele różnią, jakbyśmy wzięli uaktualnione dane. I muszę Państwu powiedzieć, że najwięcej zgonów w Polsce rejestruje się z powodu zatrucia lekami. Zatem z jednej strony proszę pamiętać, że leki to są wspaniałe, że substancje, które pomagają nam i często ratują nam życie, a z drugiej strony niestety my nadużywamy niektórych leków, co powoduje, jeżeli popatrzymy na trucizny, które nas zabijają, to fizycznie spowodowały śmierć. Leki były w ponad połowie przypadków odpowiedzialne. Wcale nie alkohol, który zajmuje szczytne drugie miejsce i trzecie miejsce. Teraz proszę Państwa, proszę uważać, bo zbliża się okres bardzo dla nas niebezpieczny, czyli zatrucie tlenkiem węgla i innymi gazami. Grzyby, jak widzicie, wcale nie są aż takie groźne, bo tylko 2,8% śmiertelnych wypadków we wszystkich statystykach zatruć to grzyby. Zresztą zachęcam Państwa do spacerowania po lesie i zbierania grzybów i zjadania grzybów jadalnych. Jak Państwo wiecie, wszystkie grzyby są jadalne, niektóre tylko jeden raz. Jest taka anegdota grzybiarzy, także proszę zachować zawsze szczególną ostrożność i zjadać i zbierać tylko grzyby, które naprawdę Państwo znacie, grzyby jadalne. Ale zobaczcie, takie oto to trucizny wpływają negatywnie na nasze zdrowie. Nie będziemy wchodzić w interakcje z farmakoterapią i tłumaczyć Państwu, które leki potrafią nas zabić, ponieważ Państwa obowiązkiem jest czytać charakterystykę leku. Nie wspominam już o tym, że oczywiście lekarze powinni te charakterystyki leku mieć przed sobą. Nie sposób jest, Szanowni Państwo, i miejcie na to baczenie, nie sposób jest zapamiętać w tej chwili przy tej ilości leków, które lekarz ma do dyspozycji, który z leków jest i w jakiej reakcji trujący. Tak naprawdę, Szanowni Państwo, lekarze w tej chwili muszą posługiwać się komputerem, żeby nie spowodować jakichś problemów, szczególnie interakcji pomiędzy lekami. A zatem zaczniemy od tych takich ogólnodostępnych trucizn i duży nacisk położymy na alkohol. Szanowni Państwo, alkohol, a właściwie picie tego alkoholu w dużych ilościach, może nawet nie tylko, ale po prostu bardzo często i przez długi czas, może spowodować nie tylko, że otłuszczenie tej wątroby, hepatopatię, czyli zniszczenie tych komórek wątrobowych, ale również marskość wątroby, co niestety, Szanowni Państwo, kończy się źle, dlatego że właściwie jedynym sposobem leczenia marskości wątroby jest przeszczep wątroby, a to nie jest wcale takie proste i naprawdę zdarza się bardzo rzadko, nawet w dzisiejszych czasach. Teraz, jakie są objawy stanów zapalnych, które może spowodować wątroba? Warto zwrócić uwagę, że jeżeli występują takie objawy, które mniej lub bardziej są wyrażone, ale
Mamy brak apetytu, wymioty, gorączkę, ból brzucha z nadwrażliwością, tkliwością tego brzucha i żółtaczkę, a czasem splątanie, tak? To jest taka neuropatia. Zaczyna być niszczony nasz mózg, ponieważ niektóre metabolity i toksyny docierają do mózgu i wątroba nie odtruwa tego organizmu z powodu nadużywania alkoholu. A no i jak sobie tak pijemy ten alkohol i pijemy go długo, nawet w niewielkich ilościach, szanowni państwo, to wcześniej czy później te komórki wątrobowe po prostu nie wytrzymują, czyli wątroba nie ma czasu na odpoczynek, nie ma czasu na regenerację i kończy się to po prostu źle. Tak? Kończy się tym, że w miejsce komórek zdrowych wchodzi tkanka łączna, wchodzi blizna, szanowni państwo, no proces wyłuknienia. I ten proces wyłuknienia powoduje, że ta wątroba tak naprawdę po jakimś czasie się kurczy i można by tak powiedzieć wysycha. Ona zanika po prostu. Komórki wątrobowe są niszczone, w ich miejsce wchodzi blizna i tak naprawdę wątroba przestaje funkcjonować. Proszę też zwrócić uwagę, jakie są pewne tendencje społeczne dotyczące tego, u kogo częściej wystąpi problem. Proszę pamiętać, że kobiety szybciej zapadają na marskość wątroby. Osoby, które palą papierosy, łatwiej wejdą w problemy z wątrobą. Tłusta dieta powiązana z cukrami prostymi obciążają dodatkowo osoby pijące alkohol. Czyli wspomnieliśmy sobie o wątrobie, wspomnieliśmy o alkoholu, no a teraz kolejna trucizna, która niszczy wątrobę. Myślę, że ci z państwa, którzy mieli ze mną kontakt, czy to w poradni lekarskiej, czy to w gabinecie dietetycznym, wiedzą, że ja jestem wielkim wrogiem nadużywania cukru, a szczególnie niektórzy mogą być bardzo zdziwieni, że jestem przeciwny nadużywaniu potocznie przyjmowanego jako bardzo zdrowy miodu, jabłek i owoców. Muszę państwu powiedzieć, że w niektórych wypadkach fruktoza, a więc pewien cukier, który w dużej ilości występuje w owocach i w miodzie, może odpowiadać w określonych warunkach za niszczenie wątroby. Może dojść zatem do niealkoholowej, stłuszczeniowej choroby wątroby, w wyniku której w wątrobie gromadzi się tłuszcz. Bardzo często do właśnie tej choroby dochodzi, kiedy pojawia się u nas insulinooporność czy zaburzenia lipidowe. Cukier i to ta fruktoza właśnie ma bardzo negatywny wpływ na nasz organizm. A zatem, szanowni państwo, dieta obfita w owoce, cukier i miód jest dietą, która nie tylko może być odpowiedzialna za cukrzycę, czy za insulinooporność, czy za otyłość, ale również proszę pamiętać, że nadużywanie owoców, miodu i cukru może skończyć się niestety źle dla naszej wątroby. Dlatego bardzo państwa proszę, żebyście traktowali od strony dietetyki owoce takie jak jabłka czy gruszki, miód jako element bardzo delikatny i na smak i starali się je zastępować innymi. Na przykład bardzo rekomendowane są takie owoce jak aronia, borówki czy granat, a zamiast jabłek czy gruszek. Oczywiście możecie państwo zjadać owoce, ale bardzo państwa proszę, żeby to było po prostu w niewielkiej ilości na smak. Natomiast muszę państwu powiedzieć, że jeżeli ktoś chciałby więcej tych produktów pszczelich zastosować, to zachęcam, żeby to była pierzga, a nie miód. Żeby nie było tego cukru, który jest w 70% w miodzie. Co się takiego dzieje, jeżeli zjecie nadmiar miodu i owoców? Czy na przykład spróbujecie sobie pysznego syropu glukozowo-fruktozowego, który jest bardzo częstym dodatkiem do słodyczy, które kupujemy w sklepie. Otóż
Zaburzona staje się produkcja tłuszczów w wątrobie. Zaburzenie to występuje sześciokrotnie częściej u osób, które mają dużą ilość fruktozy w diecie. Tak? Czyli ta lipogeneza, to niszczenie komórek wątroby i zaburzenia metaboliczne wątroby występuje częściej nie 10%, tylko 600% więcej, częściej u osób, które mają nadmiar cukrów fruktozy w diecie. Bardzo charakterystycznym, szanowni państwo, niestety problemem w związku z zaburzeniami dietetycznymi, jakie do nas dotykają, jest to, że stłuszczenie wątroby, które pojawi się przy źle prowadzonej diecie, jest punktem wyjścia takiej patologii jak stłuszczeniowe zapalenie wątroby i marskość wątroby. Proszę o tym pamiętać. Proszę tego nie ignorować. Chyba że komuś nie zależy na zdrowiu. Nie ma sprawy. To wiecie, to jest wolna i nieprzymuszona wola. Każdy sobie rzepkę skrobie. Także ja jestem wielkim wrogiem nadmiaru węglowodanów i fruktozy w diecie, o czym państwo wiecie. I przypominam tylko pewne zasady. Kolejna trucizna, która niszczy naszą wątrobę, to są papierosy. I palenie papierosów, podobnie jak picie alkoholu, wpływa negatywnie na wątrobę. No muszę państwu powiedzieć, że są badania, które wskazują, że również elektroniczne papierosy mogą być bezpośrednią przyczyną pojawienia się niealkoholowego stłuszczenia wątroby. A więc wcale nie jest to takie zdrowe, jak tym, którzy palą elektroniczne papierosy, się wydaje. No i tak tylko króciutko przypominam, szanowni państwo, że rzadko który lek stosowany przez nas nie ma negatywnego wpływu na nasz organizm. Patrząc z perspektywy farmakoterapii, ponad 800 leków ma działanie hepatotoksyczne, to znaczy działanie, które uszkadza komórki wątrobowe i tym samym wpływa negatywnie na nasz organizm. Warto pamiętać, że najbardziej i najczęściej polecane nawet kobietom w ciąży paracetamol może być toksyczny dla wątroby. Kilka ciekawostek, szanowni państwo, o których warto pamiętać w codziennym życiu. I też proszę się przygotować, szanowni państwo, na pewien szok taki społeczny, ponieważ za chwileczkę wypowiem o nazwę truciznę w rozumieniu negatywnego wpływu na nasz organizm, truciznę, która jest uważana od wieków za jeden z największych skarbów i zdobyczy ludzkości na świecie. Jeden z najważniejszych posiłków, jeżeli nie najważniejszy oprócz wody, jaki na świecie występuje. Na razie zaczniemy łagodnie od glutaminianu sodu. Myślę, że państwo wiecie, że jest coś takiego, jest to popularna przyprawa do potraw. Niestety glutaminian monosodowy ma korelację z występowaniem otyłości i zaburzenia metabolicznego, czyli tak zwanego zespołu metabolicznego oraz postępującymi chorobami wątroby. Ale myślę, że to wszyscy wiedzą. Natomiast, szanowni państwo, tu jest rzecz bardzo szokująca. Zacznę znowuż od czegoś łagodniejszego. Czy wiecie, szanowni państwo, że kiełbasa z grilla szkodzi zdrowiu bardziej niż paczka papierosów? Czy wiecie, że podczas grillowania powstają związki chemiczne, które działają toksycznie na organizm i działają toksyczniej niż papierosy? 200 gramów kiełbasy przyrządzonej na grillu węglowym, 200 gramów kiełbasy dostarcza 100 razy więcej szkodliwych substancji niż 20 wypalonych papierosów. Warto to zapamiętać. I teraz uwaga, jak nazywają się te substancje? Nazywają się glikotoksyny.
I teraz wybaczcie mi Państwo, ale muszę z obowiązku to powiedzieć. Otóż glikotoksyny powstają również w chlebie oraz w innych posiłkach po obróbce cieplnej białka w kontakcie z cukrem. A więc glikotoksyny występują nie tylko w kiełbasie z grilla, ale również w chlebie naszym powszednim. Glikotoksyny są substancjami o silnym działaniu rakotwórczym. A zatem, szanowni Państwo, chleb jest z jednej strony jednym z najwspanialszych posiłków i zdobyczy cywilizacji człowieka, ale biorąc pod uwagę nowoczesną medycynę i dietetykę kliniczną, zawiera również substancje, których Państwo musicie się obawiać. I teraz wyobraźcie sobie, że wasza wątroba nie pracuje prawidłowo. I teraz wyobraźcie sobie, że wypiliście alkohol i zjedliście kiełbasę z grilla i zagryźliście to pyszną, chrupiącą skórką chleba. No nic bardziej toksycznego w rozumieniu dietetyki klinicznej. Zniszczyliście alkoholem komórki wątroby, wątroba jest zatruta, podaliście kiełbasę z grilla i zjedliście skórkę chrupiącą z chleba i w jednym i w drugim jest gigantyczna ilość substancji rakotwórczych. No i jak ja mam, szanowni Państwo, z Wami pracować, życząc wszystkim jak najlepiej, nie mówiąc Wam tego? Czy ja mam tylko dla siebie zachować te wiadomości? Jest bardzo wiele różnych sposobów przyrządzania posiłków. Muszę Państwu powiedzieć, że wysoka temperatura nie jest zdrowa dla człowieka. Ona oczywiście zabija patogeny i w ogóle powoduje, że jedzenie jest bardzo smaczne. No tak jak ma wcześniej wymieniony, szanowni Państwo, glutaminian sodu. Też podobno jest polepszaczem smaku, co wcale nie znaczy, że jest to zdrowe. I jeszcze jedna ciekawostka, szanowni Państwo, bo myślę, że to są fajne rzeczy i ciekawe rzeczy. Otóż aflatoksyna to toksyna, którą produkują grzyby. I teraz gdzie te aflatoksyny występują? One występują na przykład w rodzynkach, w nasionach roślin strączkowych, kukurydzy, w orzeszkach arachidowych, a nawet w mleku. Uwaga, szanowni Państwo, warto wężykiem i zapamiętać. Aflatoksyny były powodem śmierci ludzi, którzy zjedli pokarmy zatrute aflatoksyną. Zachęcam Państwa zatem, abyście jakiekolwiek orzechy, owoce i rośliny strączkowe kiedykolwiek zjadali, czy orzechy arachidowe, chociaż to tam z orzechami to nie ma nic wspólnego, czy kukurydzę, zawsze, ale to zawsze, szanowni Państwo, bardzo dokładnie myli. Bardzo dokładnie wymyć coś, szanowni Państwo, to znaczy przepłukać coś pięciokrotnie czystą wodą. Tak podaje się mniej więcej statystycznie, tyle razy należy przepłukać coś, dokładnie myjąc, żeby usunąć stamtąd większość substancji toksycznych. Proszę to zapamiętać. No dobrze, to już myślę, że straszenia na dzisiaj tymi truciznami wystarczy. Przejdźmy sobie zatem do przyjemniejszej części, czyli do tego rozwiązania. Troszkę powiemy sobie o przewodzie pokarmowym. Toksyny powstają w wyniku reakcji chemicznych, które zachodzą w organizmie, bądź są dostarczane jako toksyny już gotowe, bądź powstają pod wpływem metabolizmu. Teraz nasz organizm będzie chciał usuwać trucizny, czyli jednym z narządów, które będzie walczyło z truciznami, będzie wątroba. Czyli wątroba będzie neutralizować toksyny, neutralizować, czyli tak zmieniać i tak usuwać z organizmu, żeby nie były toksyczne, bądź będzie je usuwać w powiązaniu z jakimiś dodatkami, czyli łączyć te trucizny z jakimś dodatkiem, żeby szybciej je usunąć. Czyli na przykład toksyczny amoniak przekształca w mocznik albo potrafi łączyć, czyli sprzęgać metabolity innych substancji razem. Na przykład
leki, sterydy z kwasem glukuronowym. Teraz, jak już wątroba sobie to wszystko przemieli, no to są jeszcze jelita, czyli z pomocą żółci, kwasów żółciowych, substancje niektóre są wydalane do przewodu pokarmowego, a stamtąd byłoby fajnie, gdyby były dalej wydalone. I tutaj ogromna rola bakterii probiotycznych i perystaltyki jelit. Czyli o to musimy zadbać. Czyli jeszcze wracając do wątroby, żeby wątroba mogła prawidłowo wykonywać swoją funkcję, na przykład gromadzić i uwalniać cukry, tak? Czy wytwarzać je, magazynować, czy na przykład przekształcać węglowodany i białka w tłuszcze, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, że tutaj rola wątroby jest taka, że wątroba potrafi przekształcać jeden rodzaj substancji w inną. Potrafi też produkować, syntetyzować lipoproteiny, fosfolipidy, tak? Cholesterol, jak również potrafi rozkładać lipidy do kwasów tłuszczowych. 85% wszystkich białek jest produkowane w wątrobie. Gromadzi żelazo, witaminy B12, witaminę A i D. I ma tą właśnie funkcję odtruwającą, czyli neutralizacja toksyn, ich sprzęganie i usuwanie. Te substancje obce nazywają się ksenobiotykami i funkcje odtruwające wątroby, szanowni Państwo, wspierają zioła. Oczywiście nie wszystkie są wybrane zioła, które wspierają pracę wątroby. Tutaj, żeby być obiektywnym, szanowni Państwo, są również zioła, i na to trzeba uważać, które mają właściwości hepatotoksyczne. Tak, żebyśmy byli fair, proszę pamiętać, że to, co Państwu proponujemy, to są ekstrakty ziół, które są predysponowane do tego, żeby tą wątrobę wspomagać i żeby ona lepiej funkcjonowała. I są też takie zioła na świecie i takie rośliny, szanowni Państwo, które potrafią niszczyć wątrobę. Poza gospodarką węglowodanową wątroba pomaga w produkcji hemoglobiny, czyli barwnika krwi, tego, który przenosi tlen. Produkuje żółć, która jest niezbędna do trawienia tłuszczów, i zobaczcie, jak pęcherzyk żółciowy jest maleńki, a wątroba potrafi w ciągu jednego dnia wyprodukować 1 do 4 szklanek żółci. Możecie sobie to wyobrazić. I jest niezwykle ważnym elementem układu odpornościowego. Tam odbywają się procesy fagocytozy, czyli pożerania różnych świństw, bakterii, grzybów i innych cząstek, które są niszczone w organizmie. Oczywiście ważnym elementem jest również ten proces produkcji i konwersji cholesterolu. I tutaj nadmiar cholesterolu wątroba przekształca do kwasów żółciowych i po prostu przekazuje do jelit. To jest też bardzo ważny element prawidłowej gospodarki kwasów wolnego cholesterolu czy lipidów. Jeżeli funkcje wątroby są zaburzone, to musimy zawsze zwracać uwagę, które z nich są zaburzone. My nie mamy takiej pełnej diagnostyki. My niestety mamy bardzo prostą diagnostykę nadal wątroby i badania genetyczne, badania metaboliczne, takie bardzo zaawansowane, są koszmarnie drogie. W związku z tym obserwujemy funkcję wątroby i patrzymy, czy jej funkcje metaboliczne, detoksykacja nie jest zaburzona, czy nie ma tam jakichś stanów zapalnych, czy na przykład nie ma utrudnionego odpływu żółci, bo kamień może po prostu zatkać przewód żółciowy, tak? No i w skrajnych wypadkach, szanowni Państwo, niestety może dojść do marskości wątroby. I myślę, że Państwo słyszeliście o tym, że u osób z marskością wątroby, szczególnie osób nadużywających alkoholu, może dojść do powikłania marskości wątroby, zaburzeń funkcji wątroby poprzez powstanie krążenia obocznego i tak zwanych żylaków przełyku. I muszę Państwu powiedzieć, że jest kilka osób z pierwszych stron gazet, które zmarły z powodu pęknięcia żylaków przełyku. W związku z tym jest to niestety bardzo, a może nie bardzo częsty, ale wcale nie rzadki powód śmierci,
ponieważ może się okazać, że nie zdążymy pomóc takiej osobie. Tym bardziej, że taki żylak może ulec pęknięciu w trakcie, kiedy taka osoba jest pod wpływem alkoholu, czyli mamy upojenie alkoholowe i ta osoba traci przytomność i tak naprawdę nie wiemy, czy ta osoba straciła przytomność z powodu tego, że się upiła i nikt nie zwróci nawet uwagi, jak ta osoba po prostu umrze. Takie przypadki też były i jeden z moich bardzo bliskich znajomych, jeden z polskich dziennikarzy niedawno przecież zmarł w ten sposób. Funkcje trzustki, szanowni państwo, nie będziemy tutaj wchodzić tylko w szczegóły. Specjalnie przytoczyłem państwu trzustkę, żebyście wiedzieli, że sok trzustkowy razem z żółcią i enzymami jelitowymi uczestniczą nie tylko w trawieniu, ale również w tym procesie usuwania niektórych substancji. Zresztą zwróćcie uwagę, że sok trzustkowy jest bardzo silnym i nasączonym płynem pełnym enzymów. I tutaj znowuż z perspektywy alkoholu chcę państwu powiedzieć, trzustka bardzo cierpi w momencie, kiedy nadużywamy alkoholu. Nazywa się to nawet potocznie, muszę państwu powiedzieć, polskim błędem dietetycznym. Chodzi o to, że bardzo często wypijamy bardzo silny alkohol i zagryzamy ten alkohol dużą ilością tłustego jedzenia. To może spowodować zaburzenie funkcji zewnątrzwydzielniczej, czyli tej produkcji enzymów trzustkowych. I takie zaburzenie tej funkcji może doprowadzić do zapalenia trzustki. I ostre zapalenie trzustki, szanowni państwo, w około 10% przypadków kończy się śmiercią. Jest to choroba o nieprawdopodobnie silnym bólu towarzyszącym zaburzeniu funkcji trzustki. Z takich ciekawostek, żebyście państwo sobie zobrazowali, jak bardzo cierpi trzustka. Jest to tak wrażliwy narząd, że podobnie jak inne narządy jamy brzusznej, one cierpią i bolą wtedy, kiedy puchną, kiedy zwiększają swoją objętość. One są otoczone torebką łącznotkankową i gdybyście w ramach eksperymentu chcieli sprawdzić, jak wrażliwą na ból, na obrzęk jest trzustka, to gdybyśmy wstrzyknęli pod torebkę trzustki 1 cm3, 1 ml wody, to osoba, której wstrzyknęlibyśmy tą wodę, umarłaby z bólu. Wstrząs bólowy. Tak gigantyczny negatywny wpływ na nasze zdrowie potrafi mieć i tak, taki ból jest przy zapaleniu trzustki. Możecie sobie wyobrazić. Więc naprawdę zachęcam państwa do daleko idącego rozsądku i umiaru w jedzeniu i piciu, jeżeli chcecie żyć w zdrowiu i szczęściu jak tylko się da najdłużej. Co do funkcji jelita cienkiego i jelita grubego, przypominam państwu, w tym procesie detoksykacji ważne jest jedno, że tutaj w obydwu wypadkach, zarówno w jelicie cienkim, jak i grubym, podstawowy zakres to jest prawidłowa perystaltyka. Nie wspominam oczywiście o wchłanianiu substancji pokarmowych, czy tak jak w przypadku jelita grubego, też wchłanianie końcowe wody elektrolitów, tak, soli mineralnych z resztek pokarmowych. No i oczywiście w jelicie grubym jest duża ilość bakterii symbiotycznych, które, jak państwo pamiętacie, produkują na przykład witaminy. Przechodzimy teraz do suplementacji. Zachęcam państwa do tego, żebyście korzystali z wyszukiwarki, którą mamy na stronie naturday.pl. Jak wejdziecie w menu, u góry jest wyszukiwarka, a zatem jeżeli wpiszecie jakiś problem zdrowotny, to powinno się państwu pokazać rozwiązanie w postaci ziół, które powinniśmy stosować. I tak na przykład mieszanka ziół, którą państwu za chwileczkę pokażę, czyli korzeń mniszka, katuka skorpionowata, łopian większy, czereśnia, tadzika, owoc ananasa, tak, czy melonowiec, to jest taka mieszanka, którą państwu rekomendujemy. I teraz, jeżeli chodzi o pierwszą rekomendację, czyli zioła, które będą wspomagały pracę wątroby.
to warto przypomnieć i to na samym początku zapamiętajcie Państwo, że zioła mają bardzo wielokierunkowe działanie. Czyli na przykład korzeń mniszka nie tylko, że będzie wspierał pracę wątroby, będzie zwiększał ilość wytwarzanej żółci, będzie pobudzał czynności komórek wątrobowych, na przykład detoksykację, ale jak Państwo wiecie, będzie również pobudzał apetyt, będzie zwiększał, bo ma dużą aktywność prebiotyczną, czyli zawiera na przykład inulin, czyli inne substancje takie prebiotyczne. I bardzo ważnym elementem jest również to, że wspiera funkcję układu pokarmowego, w tym również perystaltyka. Kłącze kutki, czy katuka skorpionowata, to jest roślina niezwykle ciekawa. Muszę Państwu powiedzieć, że katuka skorpionowata zdobyła moje serce i uwielbiam katukę skorpionowatą, ponieważ w badaniach, które przeprowadzono, okazało się, że Picroriza curoa jest silniejsza od sylimaryny, która występuje w ostropeście, czyli tak powszechnie stosowany ostropest jest słabszy od katuki skorpionowatej w rozumieniu ochrony miąższu wątroby. Warto to zapamiętać, dlatego że ona specjalnie została użyta tutaj w tej mieszance obok korzenia mniszka, żeby nam pomagać. Tak? Oczywiście jest jeszcze jedna roślina i tutaj oprócz poprawy funkcjonowania komórek wątrobowych, ale nie tylko, również poprawy funkcjonowania trzustki i komórek jelit, jest szersze działanie korzenia łopianu większego, dlatego że on ma działanie hipoglikemiczne i rozkurczowe. Co jest też ciekawe, Szanowni Państwo, korzeń łopianu zawiera bardzo dużą ilość białka, więc w medycynie tej fitoterapii wojennej zawsze wymienia się korzeń łopianu większego jako pokarm na czasy głodu, dlatego że jest bardzo cennym źródłem witamin i różnych minerałów, ale przede wszystkim bardzo cennego naturalnego białka. Także to tylko Państwa jako ciekawostkę chciałem przytoczyć. Owoc czereśni, ale czereśni dzikiej, Szanowni Państwo, cześnia tak zwana. Ile razy jestem w górach gdzieś tam w czerwcu, tyle razy jak widzę cześnię i jej wspaniałe owoce, to zawsze biegniemy gdzieś tam do tej cześni, żeby się uradować tym naszym darem w postaci tej cześni gdzieś spotkanej, gdzieś tam w górkach. Uwielbiam jej smak, muszę Państwu powiedzieć. I co jest bardzo ważne, sok z tej cześni posiada właściwości odtruwające. To znaczy one wspomagają pracę nie tylko wątroby, ale również pracę nerek. Mają regulacyjny wpływ na ciśnienie krwi i również mają swoje działanie przeciwzapalne i przeciwdrobnoustrojowe. A więc zobaczcie, Szanowni Państwo, nie przechodźcie obok, a jak dacie radę, to nawet sadźcie sobie, jak macie w górkach gdzieś jakieś takie łąki swoje, na których nie macie pomysłu. Bardzo często te czereśnie rosną gdzieś pomiędzy polami, gdzie można sobie zawsze przykucnąć w cieniu czerwcowego słońca i odpocząć trochę zdrowych czereśni sobie pozjadać. Natomiast jak Państwo wiecie, w tych preparatach my mamy stężony ekstrakt z czereśni, a więc tam nie ma już sproszkowanych owoców, tylko tam jest wielokrotnie zagęszczony ekstrakt z owoców czereśni. Ananasy myślę, że wszyscy znamy i nie chodzi tutaj oczywiście o te niegrzeczne dzieciaki ze szkoły, które nazywamy czasem ananasami, tylko oczywiście mamy na myśli owoc ananasa, zresztą przepyszny. Ja uwielbiam, Szanowni Państwo, zapach ananasa. Za każdym zapachem rośliny czy różnych substancji zawartych tam właśnie kryje się coś, co tak pięknie pachnie. Ananas ma również substancje aktywne, które wydziela i wabi nie tylko nas, ludzi, do swoich owoców.
ale również zwierzęta, żebyś mógł sobie roznosić nasiona. Natomiast, szanowni państwo, warto pamiętać, że oprócz tego, że zawiera bardzo wiele cennych substancji jako owoc, zawiera również cenny enzym bromelainę, która występuje w OptiLiver. I to jest też ciekawe, sama bromelaina ma nie tylko właściwości przeciwzapalne, ale również wspomaga odchudzanie. Także jak ktoś z państwa chce nie tylko wyciszyć organizm z procesów zapalnych, bo ekstrakt z owocu ananasa jest i to bardzo, bardzo zagęszczone w OptiLiver, to proszę pamiętać również, że jego ekstrakt ma silne właściwości zmniejszające stan zapalny. No i ostatni z tych ekstraktów, który tutaj będziemy sobie przypominać, czyli ekstrakt podkreślam, liści melonowca. I tutaj mamy papainę. To jest taki enzym, który pomaga nam w procesie trawienia białek, czyli to jest enzym proteolityczny. Także ona występuje naturalnie w naszym organizmie, tak? Czyli pepsyna ludzka jest podobna do tego, co jest w melonowcu, tak? Czyli enzym trawienny, który występuje w organizmie i wspomaga trawienie białek. No dobrze, to tutaj mamy wymienione te mieszanki, które mamy w jednym preparacie. I teraz pójdziemy sobie nie w kierunku wątroby, tylko już bardziej detoksu, bo o wspomaganiu wątroby dużo powiedzieliśmy. I teraz możemy bezpośrednio wpływać na pracę wątroby lub pośrednio poprzez odciążenie jej pracy. I tutaj mamy mieszankę, której właściwości detoksykujące, bo zaraz sobie przejdziemy powoli przez te zioła, które występują w OptiDex, ale przypomnę państwu jeszcze o tym, że aloes ma właściwości wspomagające detoksykację oraz taka mieszanka LDL-HDL, która ma też troszeczkę inny punkt uchwytu, inne rośliny, ale wspaniale wspomaga gospodarkę lipidową, za jaką nasza wątroba odpowiada. Więc pierwsza roślinka, ekstrakt z rośliny, który mamy w OptiDex, to jest bylica piołun. Proszę się nie bać piołunu, on wam żadnej krzywdy nie zrobi. Jeszcze z dawnych czasów można pamiętać, że była taka wódka piołunówka i bardzo wiele osób posądzało piołun o jakiś zły wpływ na nasz organizm. Szanowni państwo, nic bardziej mylnego. Piołun jest niezwykle cenną rośliną leczniczą, a jej substancje wspomagają nasz organizm do detoksykacji, do poprawy trawienia. Po prostu piołunówka to był alkohol, który nadużywany, jak każdy alkohol, powodował problem. Piołun w tym wypadku za nic złego nie odpowiada. Później mamy kiełki brokułów, no jedne z najwspanialszych substancji odżywczych, jakie przychodzą mi do głowy, oprócz, nie wiem, ananasa, granatu, tego typu, tak, czy aronii na przykład. To brokuły należą do absolutnej ekstraklasy posiłków zdrowotnych człowieka. Czyli nie wiem, ja sobie tak w tej chwili przypominam coś, najcenniejsze jedzenie, jakie mogę sobie przypomnieć, no to będą grzyby na przykład, prawdziwki, to będą brokuły, to będzie granatowiec, to będzie aronia, tak? To tego typu kategoria, najwartościowsze pożywienie dla człowieka. No i teraz ekstrakt z kiełków brokułów zawiera sulforafan. Sulforafan, która jest jedną z najcenniejszych i najsilniejszych substancji detoksykujących, antyoksydantów. On jest bardzo w dużej ilości właśnie w kiełkach. Jak państwo widzicie, zawartość sulforafanu w kiełkach jest nawet 30-krotnie większa niż w dojrzałej roślinie. I są badania potwierdzające jego niezwykle silny wpływ antyoksydacyjny, detoksykujący. Mamy ekstrakt z goździkowca i myślę, że część z państwa będzie pamiętało, że on ma silne właściwości przeciwbakteryjne,
i przeciwgrzybicze, ale oprócz tego jesteś silnym antyoksydantem. Silnym antyoksydantem. Nie stosujemy olejku goździkowca, tylko ekstrakt z goździkowca. To są w sumie dwie różne rzeczy, tak? Więc proszę o tym pamiętać, że to jest ta wersja, która jest bezpieczniejsza, bo ekstrakt w postaci olejku z goździkowca może w niektórych wypadkach nie być najlepszym rozwiązaniem. Natomiast ekstrakt goździkowca jest idealnym rozwiązaniem zdrowotnym z pełnym pozytywnym wpływem substancji aktywnych. Później mamy orzech włoski. Jak zawsze, szanowni państwo, tu nie chodzi o to, że myśmy rozdrobnili czy wysuszyli i wsypali do kapsułki orzechy, tylko wyciągnęliśmy na owocnie orzecha, czyli tą zieloną skorupkę wokół orzecha i z tego stworzyliśmy ekstrakt. I ta naowocnia ma bardzo ciekawe właściwości, oprócz poprawy funkcji przewodu pokarmowego, jak państwo wiecie, na przykład ma pozytywny wpływ i właściwości przeciwpasożytnicze. Kolejna roślina, która musi wejść, szanowni państwo, do naszej podstawowej diety, do naszej codzienności, to jest herbata. Polifenole w herbacie mają niezwykle silne działanie przeciwutleniające. I to udowodniono nie tylko w badaniach in vitro laboratoryjnych, udowodniono to również w badaniach in vivo, w badaniach klinicznych. Herbata jest jedną z najzdrowszych roślin na świecie o udokumentowanych właściwościach przeciwnowotworowych. Proszę to pamiętać. Szczególnie zielona herbata. Zielona herbata, czy biała herbata, czy czarna herbata, to tam jest kwestia sfermentowania bądź nie tej herbaty. Oczywiście im mniej poddamy obróbce, tym lepiej, im ona jest świeższa, tym lepiej. Tak? Więc zielona herbata jest tutaj wymieniona. I teraz co myśmy zrobili? Myśmy, szanowni państwo, użyli zielonej herbaty jako zioła leczniczego. A zatem wyciągnęliśmy, bo stworzyliśmy ekstrakt z zielonej herbaty po to, żebyście mieli w kapsułce bardzo dużo substancji aktywnych, które na wielu poziomach będą chroniły wasz organizm przed toksynami i wolnymi rodnikami. Ja wiem, że jak się tak mówi o wolnych rodnikach, to możecie nie zwracać na to uwagi. Tak naprawdę jak przychodzi do mnie ktoś chory, kto jest chory na raka albo na reumatoidalne zapalenie stawów, albo na łuszczycę, albo na Hashimoto, albo na jakieś inne świństwo, gdzie występują stany zapalne, to zawsze przychodzi mi na myśl, czy ta osoba przypadkiem nie ma albo jakiejś wady genetycznej, albo nie prowadziła się nie w sposób niewłaściwy, że było za dużo wolnych rodników tlenowych, które niszczyły systematycznie organizm tego człowieka, doprowadzając tak naprawdę w ostateczności do choroby, a czasem śmierci. To jest nasza codzienność i trzeba po prostu o tym pamiętać. No i chlorella, wspaniała chlorella, która nie tylko ma właściwości regeneracyjne, zawiera wiele substancji odżywczych, ale słynie z tego, że potrafi łączyć się z substancjami toksycznymi, czyli jak się połączy z substancjami toksycznymi, to my łatwiej je usuwamy z organizmu i sama w sobie ma właściwości przeciwmiażdżycowe, immunostymulujące i działa moczopędnie. Tak? Także bardzo szeroki. Naprawdę powiem państwu, te nasze webinary, na których mówimy dużo w sposób bardzo ogólny, ale szacunek, jaki mam do roślin, powoduje, że w tej chwili będziemy bardzo modyfikowali wyszukiwarkę i będziemy bardzo pielęgnowali każdą z tych roślin, która tu jest wymieniona. Bo każda z tych roślin zasługuje na wspaniałe miejsce w naszym życiu. Jeżeli kochamy zioła, jeżeli kochamy fitoterapię, to naprawdę każda z tych roślin odpowiednio potraktowana, czyli z wielkim szacunkiem musimy wydobyć z tych roślin substancje wartościowe, czyli stworzyć ekstrakt, który następnie podamy państwu w kapsułkach,
które, jak Państwo pamiętają, zrobione są u nas z ekstraktu z alg. Tak? Pamiętajcie o tym. A spirulina z czego powstała w naszych kapsułkach? No i kolejna rzecz, która często kojarzy się z wątrobą, to jest problem cholesterolu. I musicie Państwo pamiętać, że problem cholesterolu to w prostej linii stan zapalny występujący w naczyniach krwionośnych, za który, szanowni Państwo, odpowiada niewłaściwa przemiana cukru, nie tłuszczu. Jak macie jakąś wątpliwość, to poczytajcie sobie na temat badań, na temat diety Eskimosów czy Masajów, i oni sobie tam nie skąpią sobie tłuszczu, a jednak tej miażdżycy tak nie mają jak my. Także proszę zwrócić uwagę, że problem cholesterolu to nie jest problem, czy problem miażdżycy, to nie jest problem tłuszczu. Ważnym elementem, o czym musicie pamiętać, udowodniono, że dużej ilości kwasów omega-3, które występują na przykład w rybach, mają niezwykle silne właściwości przeciwzapalne. Dzięki temu, jeżeli będziecie zjadali systematycznie dużej ilości zdrowych, ekologicznych ryb i będziecie suplementowali się omega-3, to macie znacząco mniejsze szanse na zachorowanie na miażdżycę, zawał serca czy udar mózgu. Sam cholesterol, proszę pamiętać, jest produkowany w wątrobie, tak? Reszta, te 20% pochodzi z jedzenia. Ważna, to jest ciekawa rzecz, że podwyższenie stężenia cholesterolu czasem, tylko nie, proszę nie przybierać sobie teraz do głowy, czasem występuje w chorobach przewlekłych wątroby. Natomiast uwaga, co się dzieje w zaawansowanej niewydolności wątroby? No proszę sobie wyobrazić, że w zaawansowanej niewydolności wątroby stężenie cholesterolu spada, a jego spadek jest wprost proporcjonalny do stopnia upośledzenia jej produkcji w wątrobie. Tak? Także proszę pamiętać, że problem miażdżycy jest problemem wielokierunkowym i priorytetem w walce z miażdżycą jest podawanie kwasów wielonienasyconych omega-3 i unikanie cukru jak ognia. Dlatego, szanowni Państwo, żeby wspomóc pracę wątroby i poprawę gospodarki lipidowej, która odbywa się w wątrobie, jest specjalnie dedykowana mieszanka, czyli LDL-HDL, gdzie jest balsamowiec, gdzie jest amla, gdzie jest bakopa, gdzie jest awokado. Tak? I teraz przypominam również, że w procesach detoksykacji, my nawet mieliśmy taki konglomerat kilku elementów, gdzie mieliśmy turbodetoks i tam jednym z elementów, który miał być podawany, był ekstrakt z liści aloesu zwyczajnego, czyli aloe bio, który jeszcze jest wzbogacony ekstraktem z owoców dzikiej róży. Czyli podsumowując, szanowni Państwo, jeżeli interesuje Was temat detoksykacji i poprawienia funkcji wątroby, to pierwszą i najważniejszą rzeczą jest niezatruwanie organizmu. Drugą jest prawidłowa dieta i trzecią możecie do tego wspomagania użyć ekstrakty roślinne, czyli w tym wypadku na przykład mieszankę OptiLiver, OptiDex, LDL, HDL i Aloes. Bardzo Państwu dziękuję za cierpliwość, za uwagę. Zachęcam Państwa do tego, żebyście się dzielili tą naszą wiedzą wspólną i tym naszym webinarem ze swoimi znajomymi. Myślę, że najważniejszym elementem, bo przecież nie musicie Państwo tego wszystkiego pamiętać, jest to, żebyście też pamiętali, że właściwie wszystkie te rekomendacje, które Państwo tutaj znajdujecie, są w wyszukiwarce, która znajduje się na stronie naturday.pl. A jeżeli Państwo mielibyście jakieś pytania do dyskusji, to możecie też korzystać z adresu mailowego pytania@naturday.pl. Staram się raz w tygodniu odpowiadać na Państwa pytania. Także jeszcze raz pięknie Państwu dziękuję. Nasz dzisiejszy temat, szanowni Państwo, przypomnę, jak
usprawnić działanie wątroby. Mówiliśmy o truciznach, które niszczą wątrobę, mówiliśmy o samej wątrobie i mówiliśmy o roślinach, które stosujemy jako wspomagające zdrowie wątroby. Wszystkiego dobrego jeszcze raz, szanowni państwo. Bardzo dziękuję za uwagę.